Witam serdecznie, Tomek Sikora się nazywam. Jestem fotografem od urodzenia. Od kiedy pamiętam, zawsze miałem aparat w ręku i nie mogłem się nadziwić, że naciskając na spust, potem staje się właścicielem jakiegoś niesamowitego zjawiska, które zostało przeze mnie zatrzymane. I to chyba jest największe zaskoczenie dla mnie w fotografii. Chyba dlatego się nią zająłem, że po prostu ona zatrzymuje czas. My się starzejemy, a ona nie. Tylko na siedząco jeszcze zrobimy raz. Jak będziesz tak po prostu, zobacz, tak, czekaj się do góry. I teraz tak się nimi głaszcz, wiesz? Stanie, następną, przytul do ust. Światło to jest fotografia. Nie ma światła, nie ma fotografii. Jest światło, jest fotografia. Ale fotografia to jest oko i to jest głowa i to jest świadomość fotografowania. Jeśli się nie dojdzie do takiej świadomości, to znaczy, jeśli nie dojdzie do takiego momentu, że my, zanim weźmiemy aparat do ręki, to już wiemy, co chcemy sfotografować i jak chcemy sfotografować, czy chcemy widzieć to szeroko, wąsko, czy chcemy mieć tam dużo głębi ostrości, czy mało głębi ostrości, czy chcemy mieć poruszenie, czy nie, czy zdjęcie czarno-białe, czy kolorowe, czy kolor ma być gdzieś tam zdeformowany, czyli musimy sobie zawsze znaleźć pomysł i potem w oparciu o nasz cały warsztat, który zdobywamy przez wiele, wiele lat, patrząc na świat przez różne obiektywy, używając różnych technik, możemy ten pomysł zrealizować w sposób bardzo łatwy i on będzie dokładnie taki, jak sobie wyobrażaliśmy. Jeśli nie będziemy mieli w małym palcu warsztatu, to za każdym razem to będzie improwizacja i za każdym razem będziemy wściekli, że nie możemy czegoś zobaczyć na zdjęciu albo na filmie, tak jak to widzieliśmy w swojej wyobraźni. Najnowsza technologia przyniosła mi odkrycie niesamowite, że fotografię można ruszać również, można ją kleić, ona może składać się w taką animację fotograficzną. I to właśnie pamiętam, kupiłem sobie Nikona 2DX i przeglądając zdjęcia, to widziałem jakiś niesamowity film się tam stworzył i postanowiłem pójść w tym kierunku i tak powstały właśnie te filmy animacji fotograficznej, które muszą być absolutnie funkcjonować z muzyką. Ta muzyka niesamowicie podbija. Po jakimś czasie okazało się, że również do tego doszła poezja i w zasadzie dwa moje ostatnie projekty, czyli ten zupełnie najnowszy Usłyszane w ciszy i poprzedni Kobieta, to są te trzy płaszczyzny, które się nawzajem dopełniają, ale żadna z nich nie jest ilustracją dosłowną poprzedniej ani następnej. O kobiecie. Kobieta to tytuł przedostatniego mojego projektu. Wykonywałem go z Renatą Plagą, poetką, i ona wymyśliła ten tytuł. Ale tak naprawdę, jak czytałem wiersze i fotografowałem te kobiety, to fotografowałem człowieka i nie chciałbym tego sprowadzać tylko do kobiety, tylko to jest taki w ogóle opowiadanie o naturze ludzkiej, o jej wrażliwości. Ważne jest, żeby próbować łamać wszelkiego rodzaju zasady, żeby nie trzymać się tego, co nas uczą w szkołach, że nieważne jest to, co zostało odkryte już przez ludzi innych, bo my jesteśmy następnym pokoleniem, my sami możemy coś zupełnie nowego odkryć, co będzie nam pozwalało na bardziej jeszcze takie wyraźne przemawianie, czyli taki kontakt poprzez tą fotografię z ludźmi. No bo ja już o tym mówiłem, że kropka nad i to jest dusza fotografii.
Dobrze, to ja powiem teraz coś takiego. O, uwaga.